Żywoty świętych Starego i Nowego Zakonu na każdy dzień przez cały rok. Piotr Skarga. Żywot świętego Symeona Słupnika Starszego. Wypisany przez Teodoreta biskupa Cyreńskiego, który sam na niektóre rzeczy patrzył, i przez Metafrasta miejsce skrócony, miejsce z Ewagriusza historyka greckiego rozszerzony. Żył około roku pańskiego 380. Znają wszyscy dobrze Symeona, męża zacnego, wielkie świata wszystkiego cudo. Nie tylko ci, którzy rzymskiemu państwu podlegli, ale i Persjani, i Indowie, Etiopiani, Tatarzy, u których się jego żywot wsławił. A choć, że mam wszytkie prawie ludzie za świadki powieści mojej, wszakże przed się z bojaźnią żywot taki, który wszystko przyrodzenie ludzkie przechodzi, wypisuje, aby tego za baśnie jakie, od prawdy dalekie nie poczytano. Bo ludzie te rzeczy, które słyszą, sami z siebie miarkują. Co się im zda, iżby to sami uczynić mogli, temu radzi wierzą, ale co nad siły swoje być rozumieją, za zmyśloną rzecz, chociaż jest prawdziwa, rozumieją. Ale iż się to tym tylo przydaje, którzy w rzeczach boskich biegłemi nie są, a wiele jest bacznych i pobożnych ludzi, którzy za radą Ducha Świętego bez wątpienia temu wiarę dadzą, ochotnie ten dziwny żywot tego męża przebierze i stąd pocznę. Urodzony w miasteczku Sysan, ten Symeon, na granicach Cylicjej, z młodu owce pasł u ojca. Zimy jednej, przewielkie śniegi, gdy owce po polu chodzić nie mogły, trochę miawszy czasu, szedł z rodzicami do kościoła, tak jak o mi sam powiadał, mówi Teodoretus, w którym usłyszał Ewangelią onę. Błogosławieni, którzy płaczą, a nędzni, którzy się tu weselą, szczęśliwi, którzy czystą duszę mają. I spytał jednego wedle siebie stojącego, jakoby kto taki sobie skarb kupić mógł. Rzekł mu, kto by zakonny, a bogomyślny żywot wiódł, przyjść k temu błogosławieństwu może. Padło na dobrą rolą nasienie ono, i wnet do innego bliskiego kościoła szedłszy, krzyżem leżał, prosząc Pana Boga, aby mu drogę do jego zbawienia ukazał. I będąc długo na modlitwie zasnął i takie miał widzenie. Zdał się, iż fundamenty jakieś kopał ku zbudowaniu i słyszał głos mówiący, trzeba głębiej kopać. I kopał. A mniemając, iż już dosyć, przestał. Ale wnet usłyszał drugi raz, kopaj głębiej. I brał głębiej. Aż za trzecim, albo za czwartym upominaniem, kopając usłyszy, już przestań. A jeśli chcesz budować, róbże ustawicznie. Bo bez ustawicznej pracy nic nie zrobisz. To się proroctwo w nim ziściło. Bo taki fundament do żywota dziwnego i służby Bożej i tak głębokie samego siebie wzgardzenie i poniżenie założył, iż na nim wyższe cnoty niż snać ludzkie przyrodzenie znosi, budować mógł. I zatem wnet do klasztora pobieżał i prędko w surowości żywota i wszystkich bogomyślnych cnotach postępek wziął. Tak, iż pierwszym w tej mierze był. A gdy inni, poszcząc trzeciego dnia, jedli, on sam raz tylo w tydzień jadł. Acz mu tego starszy nie chwalili. I uplutszy sobie gruby łańcuch z palmowego liścia, ściągnął mocno lędźwie swoje, tak iż rany się na ciele poczyniły, z których, gdy jeden towarzysz płynącą krew obaczył, pytał skąd ta krew. On milczał, aż go mocą przymusili, iż oglądane są one rany.
I sfukał go starszy, upominając i prosząc, aby tego okrucieństwa nad sobą nie czynił. Posłuchał w tym, iż łańcuch on zjął. Ale żeby rany one leczyć dał, na to go nikt namówić nie mógł. Dlatego i dla innych ciężkich brzemion, które sam na się kładł, precz mu z klasztora kazali, bojąc się, aby inni na ciele słabszy, chcąc go naśladować, śmierci sobie przyczyną nie byli. Wyszedłszy od nich, tułał się po górach pustych, aż trafił na jeden rów nie bardzo głęboki i suchy i weń się spuścił, Bogu śpiewając. A po 5 dniu oni, co go z klasztoru wygnali, wielce tego żałować poczęli i wnet dwu wysłali, aby go naleźć i przyzwać do braciej mogli. Długo szukali, aż niektórzy pasterze o nim powiedzieli. Tedy oni, podawszy mu powróz, z ciężkością go wywlekli. Wróciwszy się do klasztoru i mało co z bracią pomieszkawszy, u miasteczka Talanisca na górze domeczek nalazł. I w nim przez 3 lata zamkniony mieszkał. A rozmnażając sobie cnót świętych bogactwa, umyślił przykładem Mojzesza i Eliasza post 40-dniowy i nic nie jedząc pościć. Prosił tedy niejakiego Bassa, który mając nad kapłany po miasteczkach zwierzchność, wiele kościołów doglądał, aby go zamurować na dni 40 kazał, nic ku jedzeniu nie dając. Ale on tego uczynić nie chciał, powiadając mu: mordercą samemu sobie być nie jest to żadna cnota, ale wielki i na pierwszy grzech. I rzekł mu Symeon: połóż mi 10 chleba, a kusz wody, będzie li trzeba, posilać się będę. I tak uczynił. Zamurował go z onym chlebem i wodą. Po dniu 40 wrócił się Bassy i wykowawszy drzwi, nalazł cały chleb i wodę, lecz samego na poły umarłego, bez mowy, bez władzy, ujrzał. I obmywając, a zakrapiając gębką usta jego, dał mu przenajświętszy sakrament i ochłodził go. I dopiero pokarm wziął. Dziwował się cudowi takiemu Bassus i sławił to wielce przed bracią. Od onego czasu aż do tego roku, przez 28 lat, co rok tak pościł w wielki post, nie jedząc ani pijąc przez dni 40. Acz wedle czasu i mdłości niejednako to czynił. Bo pierwej, stojąc się modlił, potem gdy stać od postu nie mógł, siedząc, a gdy już prawie siły nie miał, tedy leżąc na poły żywy, pacierze swe w onym poście odprawował. A gdy na słupie mieszkał jako się niżej powiew w ten post, a schodzić przed się na dół nie chciał, drabinę do słupa przywiązał i na niej nie tyle wsparty, ale też i przywiązany, 40 dni postu przetrwał, a potem innych lat łaską Bożą wspomożony i bez drabin stojąc on post odprawował. Wymieszkawszy, jako się rzekło, 3 lata w domeczku onym, potem na wierzch jednej góry wstąpił i tam, aby z niej nie schodził, a myśli z nieba nie spuścił, łańcuchem się żelaznym na 20 łokiet za nogę przykował. Gdy go Melecjus, antiocheński biskup, nawiedzał, zganił mu ono przykowanie, mówiąc, iż bez tego sam nad sobą człowiek panem być, a wiązać się na jednym miejscu nie łańcuchem, ale wolą i rozumem może. I wnet to słysząc, kowala przyzwać i odkować się kazał. Około żelaza u nóg była skóra kosmata, aby ciała żelazo nie żarło. W tej skórze pluskiew się wiele namnożyło, których on mogąc zbyć nie chciał, aby się na male większej cierpliwości uczył. Zatymże bardzo się wsławił, tak iż zewsząd z rozmaitymi przygodami i chorobami do niego ludzie szli, a każdy z pociechą odchodząc, tym go więcej sławnym po wszystkim świecie czynił. Przetoż naleźć było u niego ludzie z dalekich bardzo krajów. Izmaelity,
Persjany, Ormiany, Hibery, Homeryty i z zachodu słońca Hiszpany, Angliki, Galle, którzy do niego z daleka przychodzili. O Włochach próżno mówić, ponieważ męża tego Rzymianie tak uwielbiają, iż i po warsztatach rzemiosłniczych obrazki małe osoby jego stawiają. Gdy tak wielkie ludzi mnóstwo do niego chodziło, a błogosławieństwo od niego biorąc, każdy się dotykać jego chciał, cześć mu wielką wyrządzając, on, żeby onej próżnej czci i niepokoju uszedł, słup sobie wysoko postawił, na którym we dnie i w nocy przemieszkał, komórkę sobie na nim na dwa łokcia uczyniwszy, w której przez 30 lat przetrwał. Na przodku 6 tyle łokiet wysoki on słup był, potem 12, potem 20, potem 36, na koniec 40. Z takiej jego sprawy i z tego jego słupa aż się wielu ludzi i dobrze bacznych śmiało, gardząc takim jego wedle zdania swego niepotrzebnym postępkiem, wszakże jako się potem pokazało, nie bez woli Bożej i wielkiego pożytku ludzkiego zbawienia i niezmiernej miłości swej ku Panu Bogu zaleceniem to uczynił, taki krzyż cierpliwości dla Chrystusa na się kładąc. Święci ojcowie oni zakonni na puszczy, jako dokłada Ewagrius w swej historii, chcąc doznać, co by był za duch w nim, którym onę rzecz tak nową a niesłychaną zaczął, wyprawili do niego takie poselstwo z taką nauką. Pytać go kazali, czemu utartą drogą świętych ojców nie idzie, a innej niesłychanej używa. Upominając go, aby tego przestał, a zszedł na ziemię, a z innymi od Boga wybranymi ojcy, na ich postanowieniu życia albo regule przestawał. I dołożyli posłom tego. Jeśli będzie gotów zleść z onego słupa, aby mu wolność dali, żywot on zaczęty prowadzić, bo już onym posłuszeństwem dosyć się pokaże, iż onem przeciw sobie srogą wojnę z Boga zaczął. A jeśli by więc nie chciał powolnym być, a swej wolej używał, a na upominaniu nie przestał, aby go mocą z onego słupa zjęli. Gdy tedy posłowie to jemu oznajmili, a zleść mu kazali, wnetże nogę jedną ściągnął i zniść, a posłusznym być chciał. Tedy nań zawołali. Bóg cię wspomóż, święty mężu, nie złaś, ale mężnie do końca trwaj. Potem znamy, iż twoje przedsięwzięcie z Boga jest. Co się pożytku zbawienia ludzkiego dotyczy, stojąc na onym słupie, niezliczony poczet poganów Izmaelitów do Chrystusa i wiary jego, słup on oświecił. Pobudzeni jego anielskim żywotem poganie, z dalekich stron przybiegając, pod słupem jego bałwochwalstwo pomiatali, a Chrystusowi się kłaniając i wiarę świętą przyjmując, naukę jego w sercu do domu odnosili i gorącą miłością pełnili. Na co, powiada Teodoretus, samem patrzył. Nie bez mego, mówi, niebezpieczeństwa. Bo gdy im rozkazał, aby ode mnie kapłańskie błogosławieństwo wzięli, rzucili się do mnie grubi oni ludzie, jedni z tyłu, drudzy w oczy, do siebie mnie targali i jeden na drugiego wstępując i ręce mi podawając, brodę mi niebacznie wyrywali i suknią drapali. I podobno by mnie byli umorzyli, by był Symeon święty nie zawołał na nie i onych swym rozkazaniem nie odegnał. Drugi raz, gdy Izmaelitów było 2 rocie żołnierskie, jedna rota prosiła, aby ich staroście błogosławieństwo swoje posłał. Druga zawołała, iż tego niegodzien, bo jest niesprawiedliwy i niepobożny. Ale nasz, powiada, rot mistrz lepszy jest i godniejszy twojego błogosławieństwa. I gdy się o to sważyli, Teodoretus je ugadzał, mówiąc, iż obiema będzie dano. Lecz jedna strona zawołała, iż się to nie godzi, tak złemu i niezbożnemu takie dary boskie posyłać.
aż sam je z góry gromiąc i psami je przenieobyczajność nazywając, uspokoił. Jeden saraceński rotmistrz prosił go, aby jego powinnego powietrzem zarażonego uzdrowił. Kazał go przywieść i mówił onemu choremu, aby się zarzekł błędów ojców swoich pogańskich. Co gdy on uczynił, spytał go: wierzysz w Ojca, jedynego Syna Jego i Ducha Świętego? Odpowiedział: wierzę. I rzekł: jeśli wierzysz, wstań. I wstał wnetrze on zarażony zdrowym. I na znak doskonałego zdrowia kazał mu onego rotmistrza dosyć tłustego, który się za nim przyczyniał, aż do namiotu o swej mocy odnieść. Wtedy go wziął na ramiona swoje, on co się sam ruszyć dopiero nie mógł, i niósł tam, gdzie on kazał. Innych bez liczby cudów czynił, iż prawie wypowiedzieć wszystkie rzecz jest niepodobna. Miał i prorockiego ducha. Morowe powietrze i głód przed 2 laty opowiedział. O szarańczach także, iż wiele ich przyjść miało, a iż w ludzkim pożywieniu niewielką szkodę uczynić miały. I tak było. Dowiedziawszy się, iż cesarz Teodozjus rozkazał w Antiochiej Żydom ich bożnicę wracać, którą im byli chrześcijanie odjęli, wnet listem cesarza srodze zgromił. Dowiedziawszy się, iż cesarz Teodozjus rozkazał w Antiochiej Żydom ich bożnicę wracać, którą im byli chrześcijanie odjęli, wnet listem cesarza srodze zgromił, tak iż cesarz dekret swój odmienić, jego się pogróżki zlęknąwszy, musiał. A tego starostę, który mu to radził, z urzędu złożył. I posłał prosić onego powietrznego męczennika, aby za nim mianowicie modłę do Pana Boga uczynił i swoje mu błogosławieństwo posłał. Królowa Perska, jego sławą wzbudzona, o pożegnany olej do niego posłała i za wielki dar od niego odniosła. Królowa Izmaelitów, będąc niepłodną, posłała do niego, aby za jego modlitwą matką być mogła. I tak się stało. Ona synaczka do niego potem posłała, aby mu błogosławił, tak wskazując: to jest owoc modlitwy twojej świętej. Jam z wielkim płaczem błogosławieństwo twoje przyjęła i tenem owoc łaski Bożej powiła. Nade wszystko nachwalebniejsza jest i nadziwniejsza jego cierpliwość. Ustawicznie się modlił, we dnie i w nocy, na więcej stojąc. Na dni świąt uroczystych, przez noc i dzień cały, podniósłszy wzgórę ręce, na modlitwie snem i pracą niezwyciężony stawał. Jedną nogę staniem tak zepsował, iż z niej ropa ustawicznie płynęła, a on ból modlitwy mu nie psował. Przyszedł był do niego niejaki kapłan, człowiek roztropny, i rzekł do niego: powiedz mi na onem prawdę, która ludzki naród do siebie przyciągnęła, jeśliż cielesna jest, czyli niecielesna natura. Tym pytaniem drudzy obrażeni byli. A on, każąc wszystkim milczeć, rzekł: czemu mnie o to pytasz? Odpowie: bo słyszę od wszystkich, iż nie jesz ani śpisz to, co człowieku własno jest. I kazał drabinę przystawić i wleść onemu księdzu i ciała się swego dotykać i onego wrzodu, z którego ropa ciekła. Przestał na tym on kapłan, a zwłaszcza gdy usłyszał, iż je raz w tydzień. A będąc tak wielkim i cudownym człowiekiem, tak był pokornym, iż się najniższym ze wszystkich poczytał. Łaskawość jego i cichość taka była, iż z każdym ochotną i ludzką twarzą rozmawiał, tak z Panem jako z kmieciem. Dwoje na dzień ludziom kazanie czynił, wielką wymową i nauką duchowną, upominając na więcej, aby tylo w niebo patrzyli, a do niego się mieli, a temi ziemskiemi dobre gardzili. Po kazaniu prośby każdego słuchał, a co mógł, pomagał. Na koniec
swary i niezgody i prawne niesnaski, sprawiedliwymi wynalazki kończył. Mając tak wielką pracą, jednak o kościelnym dobrym myślił. Pogańskie, żydowskie i heretyckie błędy psował. Króle i pany chrześcijańskie w niektórych rzeczach należytych przestrzegał. Starosty i urzędniki królewskie ku miłości Bożej i obronie Kościoła pobudzał, aby się o dobre kościelne więcej znać, niżli sami pasterze duchowni starali. W takich pracach i dziwnym anielskim żywocie lat 56 od swego nawrócenia przetrwał. 26 w rozmaitych a wielkich utrapieniach, a na onym 40 łokiet wysokim słupie, 30 lat wycierpiawszy, po tym jako człowiek umarł. Jego ciało do Antiochii przeniesione było, po które, gdy Leo cesarz posyłał, żądając Antiochianów, aby je do Carogrodu przenieść dopuścili, żadną miarą tego uczynić nie chcieli. Ale tak do cesarza wskazali. Miasto nasze murów nie ma, bo za gniewem cesarskim obalone są. Dlategośmy ciało Symeona Świętego do miasta wprowadzili, aby nam było murem i obroną, za pomocą Pana naszego Jezusa Chrystusa, któremu z Ojcem i z Duchem Świętym równa cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Obrok duchowny. Prawym murem jest i świętym słupem nie tyle jednemu miastu, ale wszystkiemu Kościołowi Bożemu ten dziwny słupnik, powietrzny męczennik, ziemski w ciele anioł, ptak duchowny, ziemię się i pomazanie jej niedotykający, którego tak wysoko latającego ledwie dojrzeć możem, poścignąć nie możem. Bo tych dwu skrzydeł nie mamy, któremi się on tak wysoko na takie cnoty wynosił. To jest tak wielkiej chęci i miłości ku Panu Bogu i tak wielkiej, a osobnej łaski Jego na tak cudowny żywot. Czego się miłość ku Bogu nie waży? O, jako wiele może człowiek za pomocą tego, który go posila, gdy wszystkę siłę swoją na służbę Bożą obrócić chce. Iż się nie cale na zamiłowanie Jego oddajem, wina jest nasza. A iż takiej łaski do tej surowości żywota, którą w tym widzim i my nie mamy, i inni święci nie mieli, może to być bez żadnej winy naszej, bo tej łaski Bóg użycza, komu, kiedy i jako chce. Przetoż, kto by się o taki żywot kusił, jaki tu widzi, nie mając z wolej Bożej takiej łaski Jego pomocy, nie pomału by pobłądził, budować by wieże chciał, z mieszkiem się nie obliczywszy i mordercą by sam sobie został. Wedle wzrostu jest suknia, a małemu, rosłego pachołka szata nie służy. Wszakże, iż święci w gorącości Ducha Bożego takie ekscesy i męczeństwa nad samymi sobą czynili, nie bez przejrzenia Bożego i z wielkim pożytkiem naszym to się na nich działo. Naprzód, abyśmy się sami siebie zawstydzili i gnuśność naszą potępili, patrząc na tak wielką miłość ku Bogu i cierpliwość świętych, z której tak ciężki krzyż dobrowolnie na się kładli. Iż my z małym bardzo w pokucie tęsknim, z trudnością go nosim, a o większe się i równe rzeczy w cierpliwości świętej i pokucie za wielkie grzechy nasze nie kusimy. I szczodrą rękę Bożą, która nas na większą pokutę wspomóc gotowa jest, sami sobie zamykamy, gdy się o większą łaskę Jego ku doskonalszemu żywotowi nie staramy. A nie tyle na pobudkę naszą daje Pan Bóg takie wysokie przykłady, ale i na strach nasz. Jako gdy Pan Bóg prorokom swoim rozkazował, Ezajaszowi, aby boso chodził, Ezechielowi, aby długo na jeden bok leżał, Hieremiaszowi, aby okowy drzewiane i żelazne nosił, a wołał i straszył ludzie do pokuty. Tak i Symeonowi tak surowy i ciężki żywot nieść Pan Bóg kazał,
aby nas pobudził do pokuty i ustraszył do pokory. A kto się nie zlęknie i nie poniży w dobrych uczynkach swoich, gwałt od niego Królestwo Boże cierpi, a gdy na się wejrzy, jako przestrono sobie czyni, a jako za tym świętym daleko nazad został, upokorzyć się przed Bogiem musi. A chociaż tak wysoko nie zajdziem, wżdy się o co miernego pokusim, nic nie rozpaczając, byśmy dobrze tak daleko nie zaszli. Bo w domu Bożym wiele jest mieszkania, a inna światłość jest słoneczna, inna gwiazd innych, i gwiazda od gwiazdy różno świeci, a przed się wszystkie piękne, i niebo jemi osadzone jest. Naśladując wtedy tego Symeona Świętego wedla onego widzenia jego, kopaj, cny chrześcijaninie, głębokie grunty, pokory i wzgardy samego siebie. A słuchaj, co mówi święty Augustyn. Chcesz li być w cnotach wysokim, bądź w pokorze niskim. Na wysokie pałace kopaj głębokie fundamenty. Tym mocniejsze budowanie postawisz, im na głębsze osnowanie puścisz. A rób, nigdy nie przestając, aby się budowanie zbawienia Twego zawsze podnosiło, a do nieba doszło.